Cześć, to jest podcast Escola Mobile. Mądrzy jesteśmy przed czy po szkodzie? Przetestujmy. Escola Mobile. Biznes masz w kieszeni. Testowanie oprogramowania. Co to jest i po co się robi? Testujemy zarówno w systemach mobilowych, jak i webowych. Na różnych urządzeniach, na różnych przeglądarkach. Co się dzieje, gdy nie ma testowania? I ile to kosztuje? Na przykładzie agencji kosmicznej NASA. Podczas testowania ważna jest komunikacja. Czasami popełniamy błędy, więc opowiemy również, jak testerzy minimalizują błędy poznawcze, no i ogólnie, czy testowanie to jest syzyfowa praca. Produkcja, co to jest canary testing, canary release, dark launch, wszystko to wyjaśnimy. Poświęcimy trochę czasu również automatyzacji testów, porównaniu manualnych i automatycznych. Wszystko konkretnie, na temat, bez ciężkiego żargonu. Kamila Gawrońska i Michał Ślęzak. To jest Escola Mobile Life. Ze mną jest Kamila i Michał. I powód naszego spotkania jest nietuzinkowy. Otóż parę miesięcy temu był u nas w gościach przedstawiciele mBanku, którzy ostatnio zasłynęli jako testerzy na produkcji. Nawet dostali złotą spinkę za to, jak PR-owo to uratowali. Ale nie oszukujmy się, to nie zawsze chodzi o to, żeby ratować się, gdy jest już za późno. Raczej testy, zapewnienie jakości służy, żeby właśnie nie było za późno, nie obrywać, tylko swoje brudy wyczyścić, kiedy jest na to czas. No i ze mną są eksperci, zacznę od Kamili. Kamila, powiedz dwa słowa na co dzień, co robisz, a potem Michał. Cześć wszystkim, nazywam się Kamila Gawrońska i na co dzień już nie testuję, ale mam wieloletnie doświadczenie w testowaniu oprogramowania. Aktualnie jestem IT menadżerem w Vattenfall, szwedzka firma energetyczna, i razem z zespołami deweloperskimi, z którymi współpracuję, wytwarzamy oprogramowanie, między innymi na przykład dla branży e-mobility, czyli nasi klienci z Szwecji, Holandii i Niemiec mogą ładować samochody elektryczne dzięki linijkom kodu, które wytwarzane są w Katowicach. Okej, czyli gdyby nie to, że klepiecie, to by prąd nie płynął. Uf. Dokładnie. Michale? Michał Ślęzak z tej strony, jestem Desk Development Engineer w C, gdzie pełnię rolę liderską raczej w projektach automatyzacyjnych, ale czasem jakiś consulting, czasem bywam prelegentem, no i czasem też coś napiszę. Takie najczęściej wyobrażenie, jakie mi się wydaje, ludzie mają, to, że taki tester to ma 100 telefonów, tak, podłączonych na ścianie, w każdym klika manualnie te wszystkie rzeczy, albo to jest jakiś Hindus, czy Chińczyk, który po prostu zapuszcza jakieś maszyny, żeby tam coś wywalić i po prostu, żeby pokazać, że nie działa. To jaka jest prawda, jakie są wyobrażenia versus rzeczywistość? Kamila. Tak też się zdarza, że tych urządzeń jest masa i testujemy manualnie, ale testowanie to przede wszystkim dbanie o jakość oprogramowania tylko po to, żeby biznes i użytkownicy byli zadowoleni, żebyśmy my mogli zarabiać pieniądze, bo to jest najważniejsze. W momencie, kiedy nie dbamy o jakość, nie dbamy o jakość oprogramowania, użytkownicy od nas odchodzą, no a jako biznes tracimy. Więc dla mnie testowanie oprogramowania to przede wszystkim umożliwienie użytkownikom korzystania z software'u, który działa poprawnie i dzięki temu mogą realizować jakieś swoje potrzeby, rozwiązywać problemy. Czy coś byś Michał uzupełnił tutaj? Tak. I myślę, że to fajnie Kamila powiedziała. Jeszcze to jest to, że jakby staramy się, jeszcze jest jedna rzecz, że to, że chcemy jak najlepsze to oprogramowanie dostarczyć, to jest jeszcze to, że jak najszybciej. To myślę, że jest też taka wartość, że chcemy, no chociażby, nie wiem, taki Netflix potrafi mieć tych zmian codziennie, jakieś zmiany dodawać, tam Spotify, jakby to są takie, powiedzmy, najbardziej znane firmy, gdzie ten development jest taki szybki, to nam też pozwala właśnie, im szybciej testujemy, to też szybciej możemy dostarczać te określone zmiany, które docelowo też dostarczają nam, no jakby biznes się rozwija przez to. No dobra, no ale to czemu w takim razie deweloperzy tego Spotify'a czy tego Netflixa, skoro są tacy dobrzy, nie mogliby po prostu sami po sobie sprawdzić? Nie wiem, przecież robi się code review, tak? Czyli sprawdzamy po sobie kod.
czemu nie mogą sami deweloperzy sprawdzić, nie wiem, puścić tego programu, czy on działa, jakby czy jest potrzeba jakiegoś specjalistycznego stanowiska tester, tak, jakby czemu? Kamila? No, mogliby i często co robią. To jest coś, co u nas w zespołach bardzo mocno propaguje. I oczywiście mamy testerów, mamy deweloperów, aczkolwiek nie rozróżniamy tych ról. Wszyscy wytwarzamy wspólny produkt. I testerzy, których zatrudniamy, ja ich traktuję trochę jak ewangelistów dobrej jakości, żeby pokazywali dobre praktyki deweloperom, żeby oni mogli zaczynać już jak najwcześniej testowanie oprogramowania. Bo w momencie, kiedy oni zaczną myśleć o poprawnych przypadkach testowych, przypadkach użycia, już w momencie, kiedy piszą kod, to tych błędów będzie znacznie mniej. No i oczywiście testujemy na koniec, ale prawdopodobieństwo pojawienia się tego błędu jest znacznie mniejsze w momencie, kiedy przyłożymy testowanie już na przykład w momencie, kiedy rozpracowujemy jakiś problem po stronie kodu. Największe fuck-upy, jakie się wydarzyły z twojego doświadczenia, czy takie, jakie słyszałeś, kiedy tego testowania zabrakło? Poza najsłynniejszą historią ostatnio w Polsce z mBankiem. Chciałabym sięgnąć do swojej historii, tak żeby nie odwoływać się do czegoś, gdzie nie miałam użycia, nie miałam swojej cegiełki dołożonej, ale w sumie nie miałam takiego ogromnego fuck-upu. Może Michał, u ciebie coś się pojawiło, z czym mógłbyś się podzielić? Na szczęście nie, ale myślę, że bardzo słynny jest ten taki fuck-up, który się pojawił kiedyś z jedną sondą kosmiczną, którą NASA miało. W latach 90. oni mieli kiedyś taki problem, że pewien zespół używał jednostek, z tego co pamiętam, to były chyba kilometry, właśnie nie pamiętam tych jednostek. Kilometry i mile. Jest to albo newtony, albo newtony tam były, już nie pamiętam, ale chodzi jakby o to, że jeden zespół używał jednych jednostek, drugi innych. Jakby problem był taki, że przez to, że użyli tych innych jednostek, źle to było wyliczone, no i ta sonda jakby poza orbitę wyskoczyła, a koszt jej był tam 300 milionów dolarów, jeszcze to ówczesnych dolarów, więc to by było jeszcze więcej niż teraz. Także jakby tych błędów, które kosztują, jest dużo i jakby no, wiele takich przykładów można znaleźć i to właśnie powoduje to, że te testy są takie ważne. To, co też Kamila mówiła, że testujemy też po sobie, ale systemy mamy na tyle złożone, tych integracji jest tyle po sobie, że naprawdę mimo to, że mogą być najlepsi programiści na świecie, gdzie w takich firmach, o których wspomnieliśmy, są, to i tak ten błąd jest możliwy, że pojawia się. Jeżeli nie dodajemy tej warstwy testów, na różnym tak naprawdę levelu, bo to jest tak naprawdę na każdym levelu te testy tam są, to wtedy pojawia się problem. Ja myślę, Michał, że dotknąłeś kluczowego aspektu, czyli złożoność programów. To znaczy, jeśli student pisze program pod tytułem kalkulator, czy gra typu Mario, gdzie biegnę zawsze w prawo, jakby zapuszczam to, testuję, oczywiście sprawdzę jakieś scenariusze niestandardowe, ale to łatwo znaleźć. Natomiast programy składające się z wielu mikroserwisów, jak wspomnieliście, Netflix, Spotify, czy nawet, nie wiem, taka rzecz jak Radio 357, która ma i stream, i duże obciążenia, jakby może coś się wywalić, czego nie przewidział pojedynczy człowiek, czy nawet cały zespół, tak? Bo to jest na tyle niestandardowy scenariusz. I właśnie to przenosi nas do kolejnego pytania, jakie chciałem wam zadać, czyli o rodzaje testów, tak? Bo ja jestem jako niespecjalista wymienić kilka rodzajów, czyli że właśnie są jakieś testy dymne, obciążeniowe, testy bezpieczeństwa. Czy jesteśmy w stanie, czy jest jakaś zamknięta lista i czy jesteśmy w stanie przejść przez to wspólnie, czy jesteście w stanie mnie i słuchaczy przeprowadzić? Jakie są takie najczęściej występujące rodzaje testów, jakie się przeprowadza? No, pierwsza rzecz, do której zazwyczaj się odwołuję, to jest wszystkim testerom dobrze znana piramida testów. Ja mając tą rolę, którą aktualnie mam, czyli IT menadżera, prowadzę bardzo dużo rekrutacji, również z deweloperami. I to jest na tyle tricky, że w tandemie ze mną jest zawsze programista i ja występuję tam w roli IT menadżera, ale nikt nie wie, że ja mam doświadczenie w testach. I wtedy wchodzę i pytam o tą właśnie piramidę testów i o jakość oprogramowania. Czyli to jest taki trochę puszka Pandory, którą otwierają. I piramida testów, jak w świecie testerów oprogramowania jest bardzo dobrze znana, to programiści już mniej nie są w stanie opowiedzieć się, a wydaje mi się, że to jest taka
podstawa, od której warto zacząć, gdzie na samym dole jako podstawę mamy testy unitowe, później level czyli wyżej jednostkowe, są tak? Czyli, tak, tak, testy czyli jednostkowe. Wytłumacz też, co to znaczy, czyli testujemy jedną pojedynczą funkcjonalność, tak, w ramach. Tak, czyli na przykład, czy działa logowanie, tak, czy działa formularz rejestracji, dobrze rozumiem? Testujemy na poziomie, na bardzo niskim poziomie, odwołujemy się do kodu, do pojedynczych klas, do pojedynczych funkcji. Okay. Czyli sprawdzamy na przykład, czy działa dodawanie. To jest taki elementarny przykład. A do czego to dodawanie będziemy wykorzystywać? No to już jest inna sprawa, poziom wyżej. Poza testami unitowymi mamy testy integracyjne, gdzie sprawdzamy, czy faktycznie to działa na poziomie integracji z tymi różnymi serwisami, o których Krzysztof mówiłeś. Czy jeżeli mamy wewnętrznie jakieś małe mikrousługi wydzielone, to czy one się ze sobą komunikują? Albo jeżeli się integrujemy z zewnętrznym dostawcą, to czy tam też jest to połączenie i faktycznie poprawna komunikacja zwracana. No i na samej górze mamy te testy po UI-u. Najmniejszy kawałek piramidy testów, powinno być ich najmniej z tego względu, że są bardzo kruche. Mogą się szybko wywalić, utrzymanie ich jest bardzo kosztowne. Dlatego nie inwestuje się za bardzo w te testy. Zazwyczaj jakaś cienka warstwa i takie tak zwane smoke testy. Tylko, że to już nie jest tą częścią piramidy testów, tylko zupełnie innej kategoryzacji, bo testy możemy kategoryzować w różnoraki sposób. Ale piramida to jest coś, od czego ja bym wychodziła na samym początku, żeby zobaczyć, jak ugryźć temat testów w projekcie. Mhm. A powiedz, czy mówisz, że deweloperzy nie zawsze zwracają uwagę na testy, czy to, przepraszam, kuleje edukacja informatyczna, czy po prostu tak bardzo opierają się w tej chwili o testerów? No to wydaje się dość zaskakujące, bo wydawało mi się, że to jest, że w tej chwili może nawet, ponieważ deweloperzy coraz częściej muszą już testować, mówi się o continuous development, continuous integration, tych rzeczach takiego naprawdę szczegółowego patrzenia na kod, plus coraz więcej testerów z drugiej strony umie w testy automatyczne, więc wydawałoby się, że granica się będzie zacierać, a tymczasem mówisz, że niekoniecznie wszyscy o to dbają. To może ja coś dodam, bo akurat jeżeli mogę, to wydaje mi się, że to jest tak, że rzeczywiście dużo zależy od doświadczenia tego dewelopera. Im większy on ma, to rzeczywiście testy go bardziej interesują i bardziej też dostrzega to, że i też tester bardziej doświadczony wie, że gramy do jednej bramki i ten deweloper wie, że gramy do jednej bramki i bardziej mu też zależy na jakości, jakby widać po bardzo początkujących programistach, że oni cieszą się, jak już zrobią funkcję daną czy tam funkcjonalność i jakby już oddali to, ale mniej zwracają uwagę na resztę czynników. Także moim zdaniem to dużo zależy od doświadczenia, no i wiadomo też organizacji, ale też złożoność tych systemów jest coraz większa i to jest też powoduje to, że ta trudność jest większa. No, nie pracujemy z kalkulatorami, tylko z systemami, które są dużo, dużo, dużo trudniejsze, mają dużo złożoności, dużo różnych rynków, prawo. Tak naprawdę to powoduje, że ta złożoność jest ogromna. Także to jest bardzo, myślę, też kluczowe, dlaczego tak jest. Jeżeli chodzi właśnie o piramidę, to właśnie to jest taki jeden z modeli, jak właśnie możemy te testy sklasyfikować i on jest właśnie bardzo popularny. Także to jest też taki temat. Jest też również dużo innych modeli, ale ten jest właśnie najpopularniejszy, myślę, przyjęty w testowaniu oprogramowania obecnie. No dobrze, ale chcę jeszcze was pociągnąć za język w temacie tego, co przechodzi przez to sito testów, no bo wiecie, jakby to jest kilka punktów tego testowania, tak? Czyli jakby zazwyczaj najpierw testuje deweloper, potem jest code review, czyli de facto drugi deweloper to sprawdza, potem przechodzą jakieś testy automatyczne. Mówi się o pokryciu testami automatycznym kodu, czy tam jest w 50, 70, 90%, czyli co ten kod się jakby sam testuje określone funkcjonalności i coraz częściej jakby są testerzy, deweloperzy, którzy umieją ten kod, jak to się mówi, pokryć, czyli zautomatyzować te. Ale jednocześnie mówi się też o scenariuszach testowania, tak? Czyli jakby napisaniu pewnej ścieżki, którą trzeba sprawdzić. I widziałem projekty, gdzie tych scenariuszy było kilkaset, kilka tysięcy,
możliwych ścieżek i chciałem zapytać, jeżeli projekt rośnie do takiej skali, u nas jest czy projekt aplikacji bankowej, czy aplikacji paliwowej, które są na tyle duże, że tych scenariuszy idzie w górne setki, jak w takim razie sobie z tym poradzić, żeby krótko mówiąc, przy każdym wersji, przy każdym release te scenariusze przejść? Chciałem was zapytać jako praktyków. Trudne wyzwanie. Po pierwsze, pokrycie, ten test coverage to nie jest najlepsza metryka, bo można tak napisać testy, że one nie przyniosą w ogóle pożytku. Albo wybrać takie scenariusze testowe, które będą sprawdzały dwa razy jakąś funkcjonalność na różnym poziomie na przykład. Tak, i tu bym dodał jeszcze, bo to jest właśnie fajne, co Kamila zauważyła, że możemy coverage sprawdzić na właśnie na tym poziomie jednostkowym. Właśnie tam to jest łatwiej sprawdzalne, ale już na UI jest to dużo, dużo trudniejsze. Także to jest też, zależy od rodzaju testów. Nie wszędzie jest to takie proste obliczyć ten coverage. No i to bywa właśnie, da się tak napisać testy, że coverage jest duży, ale on może nie wnosić nic tak naprawdę, albo niedużo. No i druga sprawa, ja też wyznaję taką filozofię, że nie zawsze testy automatyczne to jest najlepsze rozwiązanie, dlatego że przedwczesna automatyzacja może przynieść więcej szkody niż pożytku. Zazwyczaj młodzi testerzy, oni się zachłysną, czują się w ogóle gorzej. To jest dziwne, że zauważam taki trend, że ci, którzy wchodzą do branży, ich marzeniem jest, że kiedyś automatyzować, kiedyś pisać kod testów automatycznych, mimo że testy manualne i testy automatyczne powinny być traktowane na równi. I to zespół razem z product ownerem, z biznesem powinien wybrać, którą ścieżką będziemy testować daną funkcjonalność, bo być może automatyzacja jest na tyle droga, albo utrzymanie tego testu automatycznego jest na tyle drogie, że nie będzie to warte, że będziemy tracić strasznie dużo pieniędzy, a tą funkcjonalność, nie wiem, korzystamy z niej raz na kwartał, generujemy jakieś raporty. Więc szybciej będzie sprawdzić coś manualnie, niż pisać skomplikowane skrypty, które będą sprawdzały te raporty. Czyli nadal studenci mogą być tańsi niż bardzo złożone automaty. Tak, tak, tak. Nie ubliżając tak. Studentom. Tak, tak, bo to jest jeszcze to, że dobry automatyk, czy tam programista testów kosztuje tyle samo, co dobry programista. Jakby to też jest development, tylko na innym levelu, także to też o tym trzeba pamiętać. Ale chciałbym was pociągnąć za język, czyli tak naprawdę z tego, co mówicie, nie zawsze test automatyczny, bo ja żyłem w takim przekonaniu, że test automatyczny jest lepszy, jest w jakiś sposób skuteczniejszy, to na jakiej podstawie podejmuje się decyzję, bo mówisz, Kamila, że product owner decyduje, czy to powinien być test automatyczny, czy manualny. Na jakiej podstawie podejmujemy taką decyzję, że dana rzecz może być zapisana testem automatycznym lub manualnym? Tutaj może nie product owner, ale razem z zespół deweloperski z product ownerem, bo jeżeli pracujemy bardzo ściśle i product owner jest w stanie powiedzieć, gdzie jest ta wartość biznesowa, gdzie zarabiamy pieniądze, to jest bardzo fajna informacja do wykorzystania przez zespół, żeby zdecydować, tutaj zarabiamy pieniądze, to jest bardzo istotna funkcjonalność, więc my musimy przyłożyć więcej uwagi do niej, musimy ją otestować poprawnie i bardzo dobrze, a do tego przyłożyć monitoring, bo jeżeli cokolwiek w tym kawałku się stanie, no to my jesteśmy w kropce, bo wszystko leży i nie możemy zarabiać pieniędzy. Dlatego tutaj ten product owner jest istotny jako źródło informacji, gdzie ten system jest krytyczny z punktu widzenia biznesu. A robi się też tak, żeby pewne funkcjonalności pokryć, najpierw przetestować automatycznie, a potem dla pewności jeszcze manualnie? Nie robi się w ten sposób? No to nie jest moja praktyka, nigdy tak nie robiłam. Michał, może ty szedłeś tą ścieżką? Nie, właśnie jak już jest dobrze zautomatyzowane, to już tego manualnie nie trzeba. Chyba, że masz na myśli, Krzysztof, to, że jakieś bardziej edge case'y, czy takie, że nie wiem, inny sposób użycia, to jasne, ale już tych samych scenariuszy to jest bez sensu. Jeżeli dobrze mamy dobry zespół tych programistów testów, bo ja lubię używać tego określenia, bo dlatego, że to tak bardziej rozszerza to, że to są też również techniczne osoby, które też powinny dość dobrze programować, żeby pisać dobre te testy. Oczywiście to też mogą być również testerzy, ale no uważam, że to jest ważne, żeby o tym do tego tak podchodzić, bo to jest też development.
A czasem niektórym się wydaje, że jakiś łatwiejszy development, a właśnie się okazuje, że to nie jest łatwiejszy development, bo jest równie trudno dobre testy stworzyć, żeby były stabilne, etc. Ale reasumując, to nie. Jakby starajmy się nie powtarzać testu, bo to też Kamila zauważyła, że jeżeli powtarzamy, no to jest dodatkowy koszt. I to, co jest jeszcze fajne, jest dokładnie, skąd wiedzieć, jakie funkcjonalności są używane. Dobrze jest na przykład dodać jakiś monitoring, jak nasi użytkownicy używają danych funkcji. To można, no jest masę narzędzi, możemy monitorować, jak nasi użytkownicy na przykład używają czy aplikacji mobilnej, czy aplikacji www. I wtedy możemy zdefiniować, gdzie tą siłę, gdzie więcej musimy przełożyć tej pracy, żeby tych testów powstało, zautomatyzować na przykład więcej obszarów, bo to są obszary krytyczne. I w tych obszarach właśnie również te testy jednostkowe pisane raczej głównie przez deweloperów powinny być. Czyli na przykład, obliczanie raty kredytu, jeżeli mamy jakiś system bankowy albo obliczanie czegoś ważnego, no to to są mega obszary krytyczne, to musimy to mieć pokryte nawet jakieś takie bardziej skomplikowane przypadki testowe. Także jeżeli mamy jakąś funkcję, co ktoś korzysta właśnie raz na kwartał, no to jest bez sensu automatyzować to, bo to jest duży koszt, więc lepiej to manualnie raz na jakiś czas. Także testerzy manualni również mogą tutaj dużą wartość dodać, więc to jest takie, mogą się uzupełniać te umiejętności w zespole. Michał, wspomniałeś o testerach manualnych. A ja bym powiedziała nawet, że każdy tester powinien mieć taką szufladę z narzędziami. I tutaj mamy testy manualne, testy automatyczne, wydajności, obciążenia. No masz rację, skrót myślowy, zgadzam się z tobą, zgadzam się. Oczywiście, że to jest po prostu narzędzie, no testowanie manualne również, czy programista, czy jak ktokolwiek, też to manualnie powinien sprawdzać. Jakby rzeczywiście, to dobrze, że o tym wspomniałaś, że no po prostu trochę jak młotek, potrzebujemy takiego młotka, używamy takiego młotka, nie wiem, potrzebujemy takiego, automatyzujemy, nie wiem, potrzebujemy coś napisać, kod, piszemy kod. Jasne, zgadzam się. Coś, z czym sam się stykam, jako można powiedzieć taki product owner wielu projektów, tak, gdzie Escola ma bardzo wiele projektów, powiedzmy kilkanaście takich żywych aplikacji. No i zdarza się, że czytam te opinie na App Store czy na Google Playu i tam ludzie tam zwracają uwagę, że coś nie działa lub też coś wpada na support. Jednym z takich największych bolączek dla mnie osobiście, jako takiego master product ownera tych projektów jest, że ktoś pisze o jakimś problemie, ale ja nie umiem go odtworzyć w żaden sposób. Znaczy próbuję, chwytam ten telefon, problem jest na przykład na Androidzie jakimś, ktoś pisze, że nie działa, oczywiście z systemu widzę, że to jest Android wersji 8, tam Samsung Galaxy S9. I kurczę, próbuję to zrobić, przejść tą samą ścieżkę, której dana osoba napisała, że coś nie zadziałało, czy gdzieś się zerwał jakiś tam stream i nie umiem. I jestem ciekaw, jak radzicie sobie wy, czy jaki jest sposób radzenia sobie, żeby odtwarzać pewne scenariusze, które dają, o których nam dają userzy. Tutaj Paskowy mi podpowiada o złotym haśle, u mnie działa. Tak, że bardzo często programista próbując odtworzyć tę ścieżkę mówi, że działa, ale tam może być szereg powodów, tak, korzystanie z Wi-Fi versus z sieci LTE czy 3G, może być powód, nie wiem, właśnie innego urządzenia, innej wersji systemu, masy rzeczy, więc ciekaw jestem, jak wy podchodzicie do tego styku supportu i właśnie testów, które muszą odtworzyć i powiedzieć, ok, to nie zadziałało, więc trzeba to i to poprawić. No tutaj myślę, że logi dużo pomagają. To zależy też od aplikacji, bo to czy mamy aplikację mobilną, czy nie wiem, czy desktopową, czy www, to są różne problemy. Nie wiem, w mobilnych mamy problem z fragmentaryzacją urządzeń, że mamy bardzo dużo różnych typów, na przykład nie wiem, urządzeń z Androidem, z tego co pamiętam, jest kilkadziesiąt tysięcy, więc jakby jest problem, że mogą mieć różną rozdzielczość, różną konfigurację, mogą wspierać danego Androida, ale może się okazać, że on nie działa wcale tak dobrze. Mogą mieć nakładkę danego producenta, także jest naprawdę tych czynników, dlaczego może nie działać, to jest naprawdę dużo. Plus tak jak wspomniałeś, to jest problem z internetem. Większość świata jest jednak 3G. Nie, to nie jest LTE, tak jak my jesteśmy przyzwyczajeni, powiedzmy, no można powiedzieć w zachodniej Europie, że ten LTE jest dostępne, a tam tego nie ma, więc to jest tak naprawdę informacji dużo musimy zebrać poprzez logi, jeżeli możemy.
w bardzo, to jest, taka informacja, że jak najwięcej rzeczy możemy logować i tych informacji od tego użytkownika wziąć, wtedy łatwiej nam jest odtworzyć to lub najlepiej, jeżeli on dobrze opisze te zgłoszenia, ale no, z tym może bywać różnie. A w niektórych bardzo jakiś tam, jeżeli klient jest bardzo ważny, możemy się z nim spotkać i spróbować z nim porozmawiać, co mu tam nie zadziałało, ale tych problemów może być dużo. Z przeglądarkami również tak jest też taki problem, że coś na jednej działa, na jednej nie. Nie wiem, kiedyś miałem taki przypadek, że na Firefoxie coś zupełnie nie działało, a w Chromie działało, albo że na przykład wersja nowa Chroma podchodzi do wyższej i nagle cała funkcja nie działa. No, tych jakby sytuacji jest bardzo dużo, ale no tutaj te logi pomagają, czasami też rozmowa. No i to dużo, dużo daje. Kamila, co ty robisz w takiej sytuacji, jak dostajesz informację, okej, to nie działa, i trzeba znaleźć, co właściwie nie działa? Tutaj wspomniałeś o tym przypadku, z którym borykaliśmy się w zeszłym roku z zespołem, który jest odpowiedzialny za aplikację mobilną. Czyli wpadają jakieś komentarze do sklepu i ciężko to odtworzyć. Albo na przykład nam ciężko odpowiedzieć w ogóle na te komentarze, bo one są po szwedzku albo po niemiecku, to jest inna sprawa jeszcze. Więc musimy współpracować z kimś, kto jest nam w stanie to przetłumaczyć. I zobaczcie, jakie tutaj się dzieje głuchy telefon, bo my nie możemy tego przeczytać, bo to nie jest w języku, w którym rozumiemy. Zostaje to przetłumaczone na angielski i tutaj, wiecie, coś może pójść nie tak. I taką dobrą praktyką, którą próbujemy wdrożyć, to przede wszystkim zaopiekować się tymi użytkownikami, którzy piszą komentarze w sklepach pod aplikacjami, po to, żeby oni widzieli, że jest z nami kontakt, nawet jeżeli nie jesteśmy z tego w stanie obsłużyć. No i druga sprawa, jeżeli faktycznie pada hasło "u mnie działa", jest to w jakimś tam open space, w przestrzeni, gdzie zespół deweloperski działa i to jest hasło pomiędzy jednym i drugim deweloperem, testerem, deweloperem, no to jeszcze jest okej, bo my możemy usiąść razem, zdebagować to, odtworzyć różne ścieżki, ale jeżeli tutaj mówimy o użytkowniku, który zgłasza taką informację, jest to bardzo trudne, bo no nie weźmiemy go obok i nie usiądziemy i nie pogadamy z nim. Dlatego te logi, o których Michał tutaj mówił, są super ważne. A jeżeli chodzi o to, u mnie działa na przestrzeni zespołu, to wydaje mi się, że to przychodzi z doświadczeniem, bo ja wrócę do tych moich pierwszych chwil młodego testera, to było tak, że faktycznie pisałam 3 tak zwane steps to reproduce, jak to możemy odtworzyć, wrzucałam dalej i na tym się kończyło. I potem z doświadczeniem widziałam, jak te moje opisy błędów się zmieniały. Gdzieś tutaj już jakiś zrzut z konsoli, jakiś screenshot, wersja przeglądarki, w którym miejscu w firmie jestem, bo to też było istotne, bo jaki internet wtedy się przełączał. Więc to doświadczenie pozwala ci wyłapywać coraz więcej obszarów, które pokrywasz w takim opisie błędu, po to, żeby łatwiej było to odtworzyć. Mhm. Właśnie tutaj chciałem z wami skonsultować, bo właśnie mówimy o zgłaszaniu błędów przez użytkowników. Zauważyłem, że choćby w branży game devowej, mobilnych gier, jest to całkiem popularne wypuszczać takie wczesne release'y, czyli puszczamy jakiś taki wczesny kod, jakąś zamkniętą paczkę i normalnie pewnie byśmy nawet tego nie pokazali, ale w game devie bardzo popularne jest wypuszczanie jakiejś takiej małej pętli gier, włączenie tego, nie wiem, czy na Steam, czy na GOGa, czy jakąś inną platformę, i sprawdzamy, jak ludzie reagują, czy im się to podoba, czy nie, i wiemy, czy ta gra ma szansę na sukces. Nie? To jest w ogóle coś niesamowitego, możemy bardzo wcześnie wiedzieć, czy to działa. Ten sposób zastosowaliśmy też do aplikacji, którą robiła Escola Radio 357 i tam mieliśmy zamknięte grono patronów, kilku tysięcy, którzy dostawali jako pierwsi tą wersję aplikacji, mogli dać swój feedback, ale wiedzieli, że to jeszcze nie jest wersja ta ostateczna sklepowa, tak? To była dla zamkniętej grupy wersja aplikacji. No i mieliśmy dostęp do, słuchajcie, kilku tysięcy testerów, którzy byli nam w stanie wiele wybaczyć. To jest strasznie ważne psychologicznie, bo oni wiedzieli, że oni dostają to wcześniej, ale w zamian no to nie będzie jeszcze perfekcyjne. I chciałem was zapytać, czy to się stosuje, czy to, co zrobiliśmy jako Escola, było jakimś tam nowym pomysłem, czy to gdzieś się jest standardem powoli, takie właśnie wczesne release'y, i czy co o tym myślicie?
było bardzo sprytnym mechanizmem, bo wybraliście grupę użytkowników, potraktowaliście ich specjalnie jako takich patronów, więc oni czekali na to, że dostaną coś tylko do zamkniętej grupy. Poczuli się bardzo związani z tą aplikacją, więc chętnie też dawali wam feedback. I to jest coś, co robi się na porządku dziennym, jeżeli zintegrujesz zespół marketingu i zespół deweloperski razem, to oni mogą w tym momencie wypracować takie fajne rozwiązanie. To, co zrobił Clubhouse na przykład. Dlaczego oni wypuścili aplikację tylko na iPhony i tylko na zaproszenie? Mają bardzo zamkniętą grupę ludzi, którzy faktycznie idą za trendami, bo użytkownicy iPhone'ów zazwyczaj obserwują trendy i wchodzą w to bardzo łatwo. No i do tego jeszcze na zaproszenie, czyli ja tu wejdę, zobaczę, sprawdzę, testują sobie rozwiązanie i model biznesowy. I to samo się robi po stronie oprogramowania. Wypuszcza się małe wersje, niedoskonałe, po to, żeby zobaczyć, czy to wszystko śmiga. Tak też był zorganizowany wypuszczenie release Messengera na Facebooku, w tak zwanym Dark Launchu, gdzie on był i on funkcjonował przez bardzo długi czas, tylko był ukryty dla użytkowników. I w momencie, kiedy Krzysztof robił jakieś akcje na Facebooku, to pod spodem leciały jakieś zapytania do tego Messengera, żeby sprawdzić, czy poradzą sobie z obciążeniem. Bo w momencie, kiedy wpuściliby to live do wszystkich, nie jako ukryta funkcjonalność, obciążenie by ich zabiło. A tutaj mogli sobie to wypuszczać, usprawniać i dorabiać nowe funkcjonalności. Dokładnie tak. I to jest właśnie też fajne, że przy okazji, bo jakby czemu tak się robi, bo przy takiej skali na przykład Messengera, to ciężko by było stworzyć nawet takie środowisko testowe, nie wiem, tylu użytkowników, żebyśmy mogli to zasymulować. Poza tym to było bardzo kosztowne, żeby coś takiego zrobić. Więc robimy coś takiego właśnie, to się też nazywa albo właśnie Dark Launch, albo Canary Testing, też możemy się spotkać z taką nomenklaturą. W ogóle czemu Canary Testing? Bo to się wzięło od tego, że jeżeli byliśmy kiedyś właśnie w szybach, gdzie był, no w kopalniach, gdzie mógł być gaz, to się puszczało kanarka, żeby sprawdzić, czy nie ma właśnie tutaj, czy możemy... Czy nie padnie. Czy on nie padnie i czy my nie padniemy. Jak długo będzie machał skrzydełkami, okej? Okay. Nie było jeszcze robotów, które wykrywały gaz, więc się puszczało zwierzątko. Dokładnie. Niech świeci nad duszami wszystkich kanarków. Dokładnie. I tak na przykład było tak samo z Facebook Stories. Na przykład Polska, jeszcze jeden rynek był wybrany jako pierwszy, żeby można było sprawdzić na mniejszym jakby procencie użytkowników, czy to działa przy jakiejś tam skali, czy na odpowiednim markecie. Także to jest testowanie w sumie w pewnym sensie na produkcji, ale w kontroli może, że to jest niewielki procent użytkowników najczęściej i tak dużo firm tak naprawdę, coraz więcej firm to robi. Spotify, Netflix, jakby się te firmy o tym chwalą, także niektóre też firmy w Polsce się o tym chwalą, także jest to naprawdę ciekawe podejście. I możemy, na przykład niewielki procent userów widzi trochę tak jak testy AB w marketingu, czyli że pokazujemy jednemu użytkownikowi coś, na przykład nie wiem, reklamę taką albo reklamę A, reklamę B. Możemy tak zrobić na przykład w kampanii marketingowej na Facebooku. Tutaj tak robimy z funkcją, że jeden użytkownik ma jakąś funkcję, a jeden nie ma. Tak czasami jest, jak korzystamy na przykład z MacBooka, że trochę na Messenger na przykład szybciej dostał nowy layout. To właśnie jest też w podobnym modelu realizowane. Ale aplikacje biznesowe również są tak wytwarzane, bo cały Scrum mówi o tym, żeby release'ować często, wypuszczać do użytkowników i aplikacje biznesowe tak samo możemy do tego podejść. Małe porcje wypuszczamy non-stop. Ja właśnie myślę, że to jest to, co powiedzieliście, jest coś, co ostatnio stało się moją praktyką biznesową, czyli po pierwsze właśnie testy AB, wcześniej myślałem, że to jest zarezerwowane dla dużych aplikacji, że no wiecie, że Onet robi to masowo, czy WP na swoich stronach, że testują, jakie reklamy są skuteczniejsze, jak targetować te treści, już nie mówię o Facebooku, no ale że co najmniej trzeba mieć skalę Onetu czy WP. Tymczasem ta aplikacja, o której wspominałem, czyli Radio 357, no osiągnęła tam ponad 150 tysięcy użytkowników w niecały miesiąc i to zaowocowało tym, że Google sam zaczął nam sugerować, że musimy robić release'y kolejne w metodologii AB testów, czyli on zaczął nam kazać
czy mocno sugerować sklep Google przy release'ach, że powinniśmy robić te soft release'y, że nie wszystkim naraz użytkownikom je dawać, tylko żeby stopniowo te update'y się pojawiały. Dlatego, że no, Google'owi również zależy, żeby aplikacje były jak najlepsze na ich platformie, żeby ludzie byli zadowoleni. I w związku z tym my teraz robiąc aktualizację, już mając tylu użytkowników w tak krótkim czasie, no nie chcemy tej pracy stracić. Więc wtedy dojście do wszystkich aktualizacji zajmuje nawet 2 dni, 3 dni, żeby zobaczyć, czy nikt po drodze tam nie protestuje, że coś przestało działać albo coś powinno działać inaczej. A to wciąż nie jest znowu aż taka duża aplikacja porównując do tych, które mają miliony czy dziesiątki milionów pobrań. Także to jest moim zdaniem świetny sposób, żeby no właśnie bezpiecznie testować na produkcji. Tak? Czyli powiem ci więcej. Przepraszam, możesz wykorzystywać testy AB nawet w momencie, kiedy nie masz ani jednej linijki kodu napisanej. Bardzo tanim sposobem. Kiedy masz sam UI wstępny albo mockupy tej aplikacji, którą chcesz stworzyć w 2 wersjach, przejdź się po swojej firmie i pokaż kolegom, czy oni rozumieją to, co jest tam rozrysowane, czy te elementy są dla nich ok, czy chcieliby korzystać, jakie usprawnienia mogą wprowadzić. Więc nie testujesz jak najszybciej testami AB w małej skali. Świetny, tak. Świetny pomysł. Też mi się to zdarzało, chociaż zawsze mi się to kojarzyło z jakimś konkursem piękności przy UI-u. Natomiast coś, co jeszcze mi się zdarzyło robić, czyli takie testy ścieżek, tak? Czyli że robiło się jakąś ścieżkę, na przykład w InVision, klikalną i zapraszało się 20-30 osób do biura i prosiło się o przejście tej ścieżki, na przykład zdobądź jakiś kupon lojalnościowy. Tak? Tu jest, i ta osoba starała się to przeklikać. Oczywiście ważne, żeby to właśnie nie była ta ekskluzywna grupa posiadaczy najnowszych iPhone'ów i ludzi w wieku 20-35 lat, tylko żeby to były osoby ze starszymi telefonami, mniej biegłe cyfrowo, i jeżeli i one przejdą tą ścieżkę bez problemu, to znaczy, że nasza aplikacja jest naprawdę zrozumiała i że jak trafi na szerokie wody, to będziemy mieli szerokie grono klientów, tak? Bo nie każdy jest sklep house'em. Szczególnie jeśli to jest aplikacja jakaś retailowa, aplikacja sprzedażowa, no to do sklepu chodzą praktycznie wszyscy, chcemy, żeby praktycznie wszyscy z niej korzystali. I to bardzo dobrze wspominam, bo wychodziły nam rzeczy, na którym kroku, na przykład z 10, że na 7 kroku ludzie utykają, tak? Coś nie do końca jest dla nich jasne, więc zmieniamy tylko ten 7 ekran albo przerabiamy go na 2 pojedyncze i wtedy możemy skuteczniej onboardować osoby do tego, co chcemy biznesowo osiągnąć. No właśnie, to co chcę jeszcze dodać, to właśnie taką w miarę tanią metodą jest to, że można wziąć drugi team, jakiś inny, który w ogóle jest oderwany od naszej aplikacji, żeby właśnie pokorzystał z naszej aplikacji, albo nie wiem, taki konkurs, kto najwięcej błędów znajdzie w tej aplikacji, na którą na przykład jeden zespół A pracuje, to zespół B sobie ją, nie wiem, tam poświęci 2 godziny, nie wiem, 10 osób poświęci 2 godziny. Też można do ciekawych wniosków dojść, właśnie to, co mówiliście tak naprawdę, czy właśnie, czy ścieżka, może, że coś jest niejasne, albo, no bo jakby kierują nami tak zwane błędy poznawcze, że czasami jakby może się coś nam opatrzyć, jakby takie, można powiedzieć, heurystyki, takie skróty, to co nasz mózg, jakby ma takie błędy, które są spowodowane tym, że no nie jesteśmy doskonali i przez to, że jakaś inna osoba na to rzuci okiem, możemy uniknąć jakiegoś błędu, inne spojrzenie, które nie zawsze musi być też kosztowne, bo takie podejście tych nowoczesnych firm nie zawsze jest tanie, żeby, jeżeli mamy tym bardziej aplikacje legacy czy aplikacje, które już istnieje jakiś czas, to wdrożenie takich zmian nie jest takie proste, ale zrobienie czegoś takiego już jest relatywnie łatwe. Powiedzmy teraz, kiedy przede wszystkim powinniśmy, na ile dużo siły zainwestować w testowanie, bo dużo powiedzieliśmy, jak to się robi i wszystko zgodnie ze sztuką. Natomiast jakbyście mieli powiedzieć, jak to wygląda w praktyce, budżet aplikacji to jest 100 tysięcy złotych, to jaka część budżetu procentowo powinna być przeznaczona na testowanie? Tak, żeby słuchacze mieli mniej więcej wyobrażenie, jakby o jakich proporcjach pracy mówimy i żeby można było sobie też przewidzieć, tak? Na co powinniśmy zarezerwować czas, ile też zajmuje czasu, jeżeli rozwój aplikacji trwa, przyjmijmy, 3 miesiące, to jaki z
tego czas musi być poświęcony na testowanie. Chciałbym, żeby słuchacz usłyszeli jakby proporcje mniej więcej, jak to oceniać. Niełatwe zadanie dałeś. Bo bardzo trudno jest to oszacować. Jest to związane ze złożonością domeny, dla której pracujesz. Bo 3 miesiące to jest całkiem sporo czasu, ale jeżeli zajmujesz się fakturowaniem, to ta komplikacja będzie bardzo, bardzo wysoka. Co innego, jeżeli robisz tak zwane krudy, czyli takie dodawanie użytkowników, odejmowanie, no to coś prostego. Wczoraj bodajże słyszałam takie stwierdzenie, że jakość powinna być wprost proporcjonalna do szybkości dostarczania. Czyli jeżeli dostarczasz szybko, bo masz deadline, bo coś cię tam piekli, no to ta jakość, zgódź się na to, że ona nie będzie wysoka. A jeżeli dostarczasz powoli, raz na kwartał, bo na przykład pracujesz dla banku, tam są te change managementy, które musisz wziąć pod uwagę, no to wtedy ta jakość powinna być tip-top, dlatego że masz 3 miesiące, żeby tą jakość wyszlifować. Ale jak to określić w budżecie? Michał, masz pomysł? Też mi się wydaje, że chyba zbyt generycznie. Jakby, tak jak dużo zależy właśnie od tej domeny, bo to co innego jest, nie wiem, lotnictwo. Czy dana osoba, która będzie to testowała, czy ma wiedzę na ten temat? To jest naprawdę skomplikowana branża. Nie wiem, czy to będzie banking, to też skomplikowana branża. Czy to rzeczywiście będzie, nie wiem, aplikacja, co wyświetla jakieś, nie wiem, gazetkę z jakimiś ofertami, no to będzie dużo prostsze. Trzeba się zastanowić, czy chcemy tylko raz, czy to my testujemy jako, nie wiem, że to my mamy testować cały czas, czy testujemy go tylko w tym czasie tych 3 miesięcy. Bo wiecie, jeżeli będziemy tą aplikację dalej rozwijać, no to inaczej się też to będzie planowało, niż tylko dla kogoś na przykład testujemy przez ten okres tych 3 miesięcy, czy myślimy o automatyzacji, czy nie, czy mamy na to budżet, czy to jest, czy ile tych urządzeń ma być wspierane. No naprawdę tych pytań na początku trzeba postawić sobie dużą ilość, żeby jakby dobrze wyestymować koszt, który by się za tym krył, że nie jest to jakby najlepsza odpowiedź konsultanta, to zależy. Nie jest niestety łatwe. Ja myślę, Michał, że to, co powiedziałeś, jest istotne dla słuchaczy i dla mnie, że poziom testowania powinien być wprost proporcjonalny do ryzyk, jakie mamy związane z tym, że aplikacja nie zadziała. To znaczy, jeśli, tak jak mówisz, jest to wyświetlanie gazetki, jakichś prostych informacji i to, że to nie będzie działać, no nie zależy od tego, czy jest życie, nie zależy od tego, czy finanse, bo na przykład aplikacje finansowe, no jeśli ktoś straci pieniądze albo źle się przeprocyduje transakcja, to jakby awanturę mamy murowaną, tak? Ludzie są wrażliwi na tym punkcie. Natomiast jeśli nie wyświetli się gazetka aplikacji sklepowej, no dobra, no ktoś najwyżej pójdzie na zakupy w ciemno albo po prostu nie zrobi ich w tym momencie, tak? Kupi inny produkt, trudno. Natomiast właśnie jeżeli od czegoś zależy naprawdę nasze życie, tak, nie wiem, jest to aplikacja, która steruje jakimiś systemami zdrowotnymi, jak rozumiem, powiadamy o jakichś awariach, tak, czy na przemyśle, tak, są różne systemy automatycznego powiadamiania o awariach, o pożarach, tak, no to wtedy to musi działać tip-top. I zresztą pamiętam historię o aplikacji dla jednego z maratonów, który się odbywał w Warszawie, gdzie jednym z przycisków było tam SOS wzywające służby ratunkowe. I ponieważ ktoś to dewelopował, jak to zwykle bywa, dość na szybko i dane były zamokowane, czyli jakby tam się naciskało przyciski, wyświetlało się w aplikacji, tam pomoc już jedzie. No nie dało się tego live zatestować, żeby faktycznie karetka przyjeżdżała na ten przycisk. No natomiast dopiero w ostatniej chwili ktoś się zorientował, że to było tak długo zamokowane, że gdyby ktoś nacisnął to już w trakcie maratonu, to nadal by się wyświetliło powiadomienie, tak, już pomoc jedzie, ale pomoc by wcale nie jechała, bo nie było podpiętego tego backendu, tego API. No na szczęście tam ktoś parę dni przed maratonem się zorientował, podpiął co trzeba i sama aplikacja zadziałała. Co więcej, zdarzył się faktycznie wypadek, było ta funkcja komuś być może uratowała życie albo zdrowie. W takiej wrażliwej branży w ogóle jest bardzo istotny również proces, jaki masz przypięty do wytwarzania oprogramowania. Ja wcześniej pracowałam w branży healthcare i to nie jest tak, że my możemy sobie uprawiać skrama, wolną amerykankę, nie pisać dokumentacji, testować na ostatnią chwilę, tylko
twój zespół, organizacja, twoje wytwarzanie, oprogramowanie powinno być certyfikowane zgodnie z ISO 13485, więc to jest w takich branżach bardzo ryzykownych, regulowanych, ta jakość jest bardzo istotna. My musimy udowodnić, dlaczego takie decyzje podjęliśmy, czyli musimy prowadzić changelogi, a często jest tak, dobra, wywal, nikt z tego środowiska nie korzysta, to jest nieważne, usunąć te dependencje, usuń. No i potem wychodzi, co wychodzi, że ktoś po prostu usunął za dużo, o jedną czy dwie linijki. Okej. Słuchajcie, jeszcze chciałem was zapytać o te kwestie właśnie obciążeniowe i serwerowe, ponieważ no, są aplikacje i są duże aplikacje, tak? Są aplikacje, z których korzystają miliony osób i jest to coś, co bardzo trudno jest zrobić z testami, tak? Jeśli, tak jak powiedzieliście, jak się robi takie canary testy z kanarkami, czy dark release, czyli takie stopniowe wypuszczanie, żeby sprawdzić, czy obciążenie jest bezpieczne, jakie jeszcze metody się stosuje, jeżeli chcemy naprawdę wypuszczać dużą aplikację, czy dużą aktualizację aplikacji? Jak wy byście powiedzieli, w jaki sposób ustrzec się jeszcze przed jakimiś kłopotami, czy zapewnić skalowalność takiego rozwiązania? No tutaj myślę, że ważnym tutaj tym, można powiedzieć, obszarem, czy jakby używanie właśnie automatyzacji, czyli to, co możemy właśnie tutaj jako narzędzia, bo jeżeli mamy tak zwane testy regresji, czyli sprawdzamy, czy nowa zmiana nie wprowadziła nam jakiejś regresji w aplikacji, czyli coś na przykład przestało działać, nie wiem, ktoś dodaje jakąś funkcję, mamy, przyjmijmy aplikację, gdzie możemy coś kupować, i ktoś dodaje jakąś funkcję, nie wiem, że możemy, nie wiem, dostarczać też do jakiegoś na przykład paczkomatu. I no i musimy mieć testy, żeby sprawdzić, czy ta zmiana, która została dodana, nie popsuła innych zmian. No i tutaj pomaga automatyzacja, bo możemy to oczywiście robić manualnie, ale no za każdym razem tam manualnie wykonywać to, no, to trwa, a jeżeli podejdziemy do tego automatyzując tą, czyli po prostu zamiast pisania ręcznie to kod nam wykonuje jakby, znaczy mamy program, który nam wyklikuje to automatycznie, to może nam pozwalać częściej dostarczać te zmiany, no bo możemy powiedzieć, że manualnie regresja trwa, nie wiem, tydzień, a jeżeli dobrze zautomatyzujemy, może trwać, nie wiem, 5 godzin na przykład, albo nie wiem, godzinę, bo to też można niektóre rzeczy przyspieszyć przez to, że możemy użyć więcej tych komputerów czy urządzeń, czy no zależy od aplikacji, jeżeli to by była aplikacja mobilna, to można użyć tak zwanych chmur urządzeń mobilnych, na przykład nie wiem, mamy aplikację, chcemy użyć, nie wiem, 10 różnych najpopularniejszych iPhone'ów, to możemy 100 takich urządzeń użyć i wtedy puścić te nasze testy, no i ten możemy ten release dużo szybciej przyspieszyć. Także to jest jedna z rzeczy, która też pozwala szybciej dostarczać. Ja bym jeszcze dorzuciła do tego kontrybuowanie w tworzeniu architektury. Czyli testujemy już na samym początku, kiedy podchodzimy do tworzenia architektury. My akurat w zespole mamy zaczerpnięty model Spotify'a. Nie wiem, jak to się udało, bo raczej uważam, że jeżeli coś przeszczepiasz z jednego miejsca do drugiego, to niekoniecznie to wychodzi, ale u nas jakoś to pykło i działa. Kiedy mamy zespoły deweloperskie end-to-end i gildie tematyczne, które zajmują się jakimiś przekrojowymi tematami, i tutaj mówię na przykład o gildii architektonicznej, podejmują decyzje, które dotyczą całego ekosystemu e-mobility, który wdrażamy. I tam możemy testować tę architekturę, czy ona będzie mogła przyjąć takie obciążenie, czy akurat na tym mikroserwisie będzie duży ruch i duże obciążenie i musimy przyłożyć wagę do niego, jeżeli chodzi o wydajność. Druga sprawa, cały ruch i kierunek serverlessowy, w którym architektura idzie, czyli rozszerzanie się infrastruktury w momencie, kiedy ty dostajesz wielki ruch. Teraz mamy mały serwerek, na którym sobie działamy, bo kilku użytkowników z tego działa, ale w momencie, kiedy jest Black Friday, ty wiesz, że będzie wielki boom, no i twoja infrastruktura tak, musi się rozszerzyć. Mam do was takie pytanie, które może bardzo ciekawić początkujących testerów, czy osoby, które planują zacząć swoją karierę w IT, ponieważ jest taka na rynku przyjęta opinia, że funkcja testera, rola testera jest taką
bardzo dobrą furtką, bramą, która może wpuścić osobę nieprogramistę do rynku IT i potem wytrenować czy na project managera, czy nawet na programistę, jeżeli właśnie ktoś zacznie od testów manualnych, potem nauczy się automatycznych, a potem nauczy się kodować, bo to de facto, jak powiedzieliście, testy automatyczne są de facto formą programowania. Jak wy to znajdujecie, tą tezę? Czy uważacie, że jest prawdziwa, czy niekoniecznie? Ja bym chciała być brutalna, te czasy już się skończyły chyba. Tak, dokładnie. Jakby teraz jest to znacznie dużo trudniejsze. No, znam przypadki, że na juniorskie stanowisko przychodzi 700 CV albo 1000 CV, 300 CV. Także naprawdę jest to znacznie trudniejsze. Dlatego, że przez taką narrację trochę medialną, no i trochę też rynek, że no, to jest też prawda, że no, w tej branży można zarobić pewnie średnio więcej, znaczy średnio więcej niż pewnie w Polsce, w innych branżach, na pewno też szybciej można dojść do jakichś takich sensownych zarobków. To też to spowodowało to, że jakby ta narracja, że tester to jest brama do IT się pojawiała i może przez pewien czas była, ale teraz to nie, moim zdaniem, dlatego że coraz częściej te osoby muszą mieć te umiejętności techniczne albo wiedzę domenową, specyficzną. Jest naprawdę jakby te wymagania na to wejście są dużo większe. No i jest jeszcze jedna rzecz, że rynek potrzebuje bardziej osób doświadczonych, a niekoniecznie tych, bo jakby czemu tak jest, bo przyjęcie takiej osoby to koszt jej jakby nauczenia tych wszystkich skilli, no jest dużym kosztem. Nawet jeżeli ktoś idzie, nie wiem, na jakiś staż, czy na którym będzie zarabiał może mniej, ale musi poświęcić mu czas osoba, która i stawka jest dużo wyższa, więc to jest wtedy nie jest to tanie, plus licencje, plus oprogramowanie, także taki dobry staż też kosztuje, więc jest to zdecydowanie rynek inaczej teraz reaguje niż, nie wiem, z 5 czy 6 lat temu. Mhm. Dlatego jeszcze oczekiwania tych juniorów są finansowe, często bardzo wysokie. Tutaj nie będę ukrywać, bo masę CV przeze mnie przechodzi. Jeżeli masz świadomość tych wielkich kosztów, o których wspomniał Michał, i jeszcze tych oczekiwań finansowych, to po prostu się nie spina w biznesie, gdzie musimy działać szybko, o czym rozmawialiśmy, wdrażać szybko i mieć osobę, którą musimy poszkolić za bardzo wysokie pieniądze. No, ta brama i ta furtka już przymyka się bardzo mocno. Tak. No to może zostawmy osoby, które faktycznie planują pójść drogą, tą bramą wejść do IT. Tutaj posłuchajcie Kamili i Michała, którzy mają doświadczenie, że ta brama się zacieśnia i pamiętajcie, bądźcie pokorni na starcie, tak? Nie oczekujcie niesamowitych stawek na początku, jeżeli chcecie wejść, no to niestety ktoś w was będzie musiał zainwestować, żeby was tego nauczyć. Tak? To jest bardzo dobra uwaga właśnie. Właśnie pamiętać o tej pokorze, bo ja jak, nie wiem, pewnie z 7 lat temu zaczynałem swoją taką karierę, to bardzo tak naprawdę dużo rzeczy też robiłem za darmo, czy jakieś staże, praktyki, dużo współpracy, jakby dużo jest takich możliwości, gdzie można zdobyć doświadczenie i myślę, że to jest bardzo ważne, żeby ta pokora na początku, że naprawdę na początku wynagrodzenie nie jest takie ważne jak wiedza i doświadczenie. A właśnie rzeczywiście to, co Kamila też zauważyła, ta pokora jest, no, bywa rzadka i jakby widzę ją, im więcej ktoś umie, tym ma większą tą pokorę. Ja to tak obserwuję, więc... No to rynek, niestety, może niestety, trochę rynek, który puszcza raporty o płacach w IT plus szkoły programowania, które mówią o jakichś nieziemskich zarobkach, troszeczkę robią taki overpromising, za dużo obiecują, żeby po prostu sprzedać swoje usługi. Także juniorzy, bądźcie pokorni, żeby wchodzić do tej niełatwej branży specjalistycznej. Ze mną dzisiaj była Kamila Gawrońska i Michał Ślęzak. Michał Ślęzak. Testerzy z wieloletnim doświadczeniem, którzy myślę, że w dosyć zrozumiały sposób, mam nadzieję, że i zrozumiały, i bardzo ciekawy. Dla mnie to był świetny odcinek o testowaniu w aplikacji mobilnych, nie tylko. Także jeżeli wam się podobał ten odcinek, to napiszcie. Widzę, że trochę komentarzy było, nie zdążyliśmy się do wszystkich odnieść, ale mam nadzieję, że odniesiemy się w komentarzach, czy na Facebooku, czy na Spotify, czy tam, gdzie nas słuchaliście. Kamila, Michał, gdzie was można znaleźć?
gdzie nas można znaleźć? Zapraszam na Instagrama do mnie. Tam miałam taki cykl To Zależy, gdzie co tydzień rozprawialiśmy się z dylematami w IT. Community mogło głosować, czy lepsze są testy manualne, czy automatyczne. I później prezentowałam te wyniki. Także zapraszam na Twittera, Instagrama, kama.gawrońska, można mnie tak znaleźć. Michał? Nie na LinkedInie, Czasem też coś piszę na naszym blogu firmowym, no i też czasem na swoim blogu, chociaż dawno nie pisałem, ale dużo jeszcze rzeczy jest aktualnych. Także testingplus.me. Kama.gawrońska. Zapraszam serdecznie i do usłyszenia w następnym odcinku Escola Mobile. Dzięki wielkie, dobrego dnia. Dzięki, hej. Escola Mobile. Biznes masz w kieszeni. Dziękujemy za twój czas i za to, że spędziłeś go z nami. Jeśli w twoim otoczeniu są osoby, które mogłyby skorzystać na tym podcaście, koniecznie udostępnij ten podcast na Facebooku, LinkedInie, Twitterze, opowiedz o nim swoim znajomym. Możesz po prostu podać link do Spotify'a. Zapraszamy cię do subskrypcji, followuj, a jeśli używasz ekosystemu Apple, będzie nam niezwykle miło, jeśli dasz nam 5 gwiazdek i fajny komentarz. Im więcej komentarzy, tym bardziej kocha nas algorytm i tym częściej poleca nas innym. Właśnie dzięki tobie. To był 71. odcinek podcastu Escola Mobile. Biznes masz w kieszeni. Gościliśmy Kamilę Gawrońską i Michała Ślęzaka. Do usłyszenia.